Witajcie, postaram się streścić całą aferę do jak najmniejszej ilości danych i minut. Zaczniemy od tego, co się stało, więc udostępniłem na Instagramie post, w którym mówię, że lista osób nadających na kamerkach Show Up TV, w skrócie jako SU albo SU, różnie ludzie mówią, jest, które też są na Majtkomacie, zaraz pokażę wam, o co chodzi z tą stroną, jest dostępna na nieoficjalnym forum o showupie showsu.org. Tutaj podając link do tego posta. Ale zobaczmy, jak wygląda Majtkomat. Majtkomat wygląda tak, że możesz anonimowo kupić różnych rzeczy. Generalnie chodzi o bieliznę i wszystkie rzeczy fetyszowe związane właśnie z zboczeniami. No i tutaj na stronie możemy przeglądać oferty, możemy zacząć sprzedawać, kliknijmy sobie na sprzedające i mamy widok na profile dziewczyn. I generalnie tutaj mam już taką podstronę otwartą według daty rejestracji, tu najnowsze osoby i tak dalej. I możemy otworzyć wszystkie 56 stron, to jest aktualna ich liczba, za pomocą takiego linku, tak jak tutaj, albo po prostu mając tutaj rozpiskę się klika zobacz więcej i się ładuje. I na tej podstawie taki link można sobie wygenerować. No ale zobaczmy sobie tak. No i sprawdźmy na przykład, na Show-upie nadawała taka Madrox. Ojej, znalazłem jej profil. Oczywiście mogłem to scrollować i sobie sprawdzać, kto tam jest, tak? Po kolei i te niki, które znam z Show-upa, bądź można znaleźć na Show-upie, bo jakby nie było, tutaj lista profili jest dostępna. O, i znowu mamy Metroxy na 13 stronie najpopularniejszych transmisji, więc tak naprawdę nawet nie trzeba wejść na Show-upa i wiedzieć, kto transmituje, żeby wiedzieć, jaki jest nick osób transmitujących. Dalej, i one może dawno nie były, a może nadałem regularnie, tego po samym profilu w zasadzie nie wiemy. Wracając do Majtkomatu, no i na tej podstawie można sobie zbudować taką listę, znając jakieś niki, bądź nie. No i zobaczmy w ogóle, jak ta lista wygląda, bo to w ogóle jest najśmieszniejszy element. Więc ta lista na forum wygląda tak. Powiększę, żeby było lepiej widać najważniejszą rzecz. Nick na Majtkomacie i nick na SU. Zobaczmy. Tutaj jest lepiej pokazane, powiększona czcionka i tak dalej. No i widzimy, przypadki są właściwie trzy różne. Dam chwilę, żebyście zobaczyli. I teraz odpowiednio. Osoby z jedynką to są osoby, które mają bardzo łudząco podobny nick, ponieważ używały różnych ników w swojej karierze. Osoba numer 3 na zielono to jest jedyna osoba, której nick znacząco się różni. Osoba z numerkiem 4 na czerwono, Dalia 94, została zapytana przeze mnie, zanim w ogóle zostało info wrzucone. Adnotacja jeszcze do trójki, że link do jej Majtkomatu wrzuciła już inna osoba na forum, więc to jest też upubliczniona dana, więc nie szkodzi tego powielić, bo zrobił to ktoś inny. A przypadek dwójki to jest, nick był dokładnie taki sam, tylko okazuje się, że teraz panienka nadaje na nowszym nicku i na jej prośbę, powiedzmy, to zaktualizowałem. No i teraz wielkie oburzenie, że ja upubliczniam niki, które są takie same, okej? Okay? Szefowa, nick na Show-upie, no to sobie dała szefowa Show-up, no naprawdę odmienny nick i no nie rozumiem waszego podejścia, ale wróćmy jeszcze na chwilę do postu, ponieważ tutaj jest napisane, jeżeli ktoś nie chce widzieć na tej rozpisce, to niech po prostu napisze, bo rozumiem, że czasami wstawisz coś na forum, co nie jest korzystne dla kogoś i taka osoba może zechcieć, żeby ta informacja nie widniała. Zazwyczaj ludzie robią posty, żeby pomóc innym ludziom, na przykład ktoś lubi Madroxy, ona sobie zmieni nick, to powie, że no ona teraz nadaje na nicku Rita Gorgonowa czy cokolwiek, tak? No i wtedy osoba wie, że już tam nie musi patrzeć, tylko sobie będzie patrzał na inny. Oczywiście wspiera to też negatywne zachowania, takie jak stalking, gdzie dziewczyna ma naprawdę psychofana i podawanie ników szkodzi, bo od razu psychofan będzie wiedział, jaki jest nowy nick i będzie znowu ją nękał. Wróćmy do postu. No więc od razu się zapytała Metroxy, gdzie strona prowadząca profil na Majtkomacie ma korzyści z tego, że ja dałem listę na forum. No chyba to jest oczywiste, że mając taką listę jest osoba chętna do kupienia, łatwiej znaleźć osobę, od której kupi, ponieważ osoby czytające nieoficjalne forum na Show-upie szukają
informacji, czy tam ciekawostek, czy czytałem po prostu o ludziach z szołapa. Co to ma do innych ludzi, którzy nie mają tam profilu, a najwięcej takich ludzi wypowiada się, że ja zrobiłem coś złego. W ogóle to zaraz zobaczycie po komentarzach. Tutaj w sekcji powiadomień jest śmieszniej. Kitty Tease skomentowała, autowanie i stalking, masakra. To jest jakbym nękał te osoby, a to, że podałem informację, którą każdy może sprawdzić, to jak to jest stalking? Czy ja podałem dane osobowe? Wróćmy jeszcze raz do tabelki. Nick na Mightcomacie, nick na SU, profile ogólnodostępne. Link do tematu na forum, również do ogólnodostępne. No i informacja, czy na profilu zawierane są sprzedaż przedmiotów, rzeczy i czy są wideo do kupienia i jakiś tam komentarz, który uznałem za stosowny. No faktycznie, outing niesamowity. Przypomnijmy może jeszcze definicję outingu, wikipedyczna, ujawnienie czyjejś przynależności do społeczności LGBT. Czyli teraz rozumiem, że Mightcomat i posiadanie tam profilu oznacza przynależność do społeczności LGBT, wbrew woli lub oczekiwaniom albo bez wiedzy tej osoby. Zapytane są dziewczyny, czy im to przeszkadza. Nie przeszkadza, nie ma problemu. Nie ma problemu. Dziękuję za informację, ale nie przeszkadza mi to. W porządku. Nie przeszkadza. Zapis ten w niczym nie przeszkadza. Jedna osoba, która została usunięta, bo zrobiła aferę, napisała: szkoda, bo filmiki dobrze idą. No to trudno. W żadnym wypadku nie przeszkadza mi to. W żadnym wypadku mi to nie przeszkadza, ale miło, że zapytałeś. Nie ma problemu. No problem. Nie przeszkadza. Pozdrawiam i dziękuję. I kilka osób, które odpowiedziały mi w innym miejscu niż Mightcomat, bo tutaj jest też ryzyko dostania bana za pisanie wiadomości prywatnych, które mogą się adminom nie spodobać. Kilka osób jeszcze nie odpowiedziało, ale jeżeli mają profil o łudząco podobnej nazwie, to raczej nie jest to problem, że te osoby da się znaleźć. Zobaczmy jeszcze drugą definicję outingu na dobrysłownik.pl. Jeśli ktoś, zwykle media, outuje kogoś, to ujawnia publicznie jego homoseksualną orientację, zwykle bez zgody czy wiedzy tej osoby. Komentarz: czy ciebie do reszty pojebało, gościu? To ja się pytam, a co ja takiego zrobiłem? Albo: zabawne, że w zawodach sexworkowych dyskrecja niestety działa tylko w jedną stronę. Mam nadzieję, że któraś się odważy i opublikuje podobną, analogiczną listę, na przykład youtuberów korzystających z Mightcomatu. To byłby szał. Masz rację, że to działa tylko w jedną stronę, ponieważ mój profil nie jest dla was widoczny, dopóki się nie odezwę, nie będę chciał czegoś kupić. I tyle, nie możesz mnie wyszukać na Mightcomacie. Tego się też od was oczekuje, to jest... Czemu ty do mnie walisz taką pretensją, że zawód sexworkowy wymaga zachowania jakiejś tajemnicy, kto jest klientem? Także w ogóle nie rozumiem też na przykład porównywania tego do linku Facebooka, ponieważ ma imię i nazwisko, to jak mam go znaleźć po niku? W tym miejscu przerywam nagrywanie, bo za bardzo zmierzam poza temat i chcę tylko zapowiedzieć, że w ciągu najbliższych dni powinien się pojawić materiał w eksperymencie przeprowadzonych w ciągu poprzednich kilku dni i rezultat może was troszeczkę zaskoczyć, a troszeczkę nie, ale będzie dotyczył różnych stron, tak jakby. I chcę, żeby było jasne, że wrogiem waszym nie jestem, nie będę. To, że wy się zamykacie na osoby inne spoza branży, to już nie jest mój problem i że tak bardzo się wspieracie, bo tu też po tych komentarzach widać, że jak jakaś aktywnie zahejtowała mnie, to dostała polubienia, bo większość ludzi tak naprawdę, no, spoko. Bez reakcji większej, bo to jest nic złego. Także pozdrawiam ciepło, trzymajcie się, hej. No i teraz na koniec oczywiście mantra YouTube'owa, czyli jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę i podziel się z innymi, jeżeli coś było nie tak, to napisz o tym w komentarzu. To tyle na teraz, cześć!